Mamy czwartą niedzielę Adwentu, święta tuż, tuż. I dzisiaj będzie trochę drastycznie, ponieważ będzie o łamaniu sprawiedliwości. Jeden ze śpiewów, który śpiewamy w Adwencie, mówi o tym, żeby niebiosa wysączyły sprawiedliwego. Chodzi o Chrystusa, Mesjasza, który ma przynieść sprawiedliwość na ziemię. Ze sprawiedliwością wszyscy mamy dużo problemów. Niektóre problemy nawet pojawiają się przez nasze szczere dążenie do sprawiedliwości. Taka drastyczna scena, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, zapadła w moją pamięć z czasów naszego dzieciństwa, kiedy jeszcze dzieci bawiły się na podwórkach, bo nie miały komputerów. I jeden z moich kolegów dostał w prezencie taką drewnianą walizkę, która się nazywała Mały Konstruktor, i były w niej różne narzędzia, małe młotki, piły, śrubokręty, i to przyciągało powszechną uwagę wszystkich i każdy miał wielkie pragnienie, żeby też być właścicielem takiej walizki Mały Konstruktor. Nawet u niektórych to pragnienie było tak duże, że posuwali się do przemocy, aby temu mojemu koledze wyrwać jakieś z tych narzędzi. No i kiedy tak sobie siedzieliśmy na środku podwórka, na piasku i podziwialiśmy te narzędzia, jeden z kolegów nie wytrzymał i chciał przemocą zabrać jakieś narzędzie z tej skrzynki, co było niesprawiedliwe w przekonaniu właściciela. No i wykonał sprawiedliwość, uderzając młotkiem w głowę tego widowajcę. To jest wielki dylemat moralny. Czy to była sprawiedliwa kara, czy niesprawiedliwa? Na szczęście nic wielkiego się nie stało, bo młotek był mały i lekki. Skończyło się płaczem i jakimiś tam rozstrzygnięciami wśród rodziców. Ale ta dziecinna sytuacja przychodzi wielokrotnie jeszcze potem w dorosłym życiu i powtarza się, kiedy ktoś gwałci nasze prawo do czegoś, kiedy zachowuje się niesprawiedliwie, kiedy dążymy do wykonywania sprawiedliwości. Od tego mamy sądy, od tego mamy trybunały, ale wiemy, że to zmaganie o dążenie do sprawiedliwości oraz doświadczenie niesprawiedliwości jest przyczyną wielu ludzkich cierpień. Dzisiaj właśnie w liturgii mamy to wezwanie, aby niebiosa wysączyły sprawiedliwość z nieba. I to jest jakiś rodzaj wyznania, że nie ma w nas zdolności do bycia sprawiedliwymi. Że my nie potrafimy tak naprawdę stworzyć na ziemi sprawiedliwości. Chociaż wielokrotnie podejmowaliśmy takie próby przez tworzenie sprawiedliwych praw, przez tworzenie sprawiedliwych instytucji, ale ciągle jednak są tacy, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości, którzy zmagają się z niesprawiedliwością. To myślenie o wprowadzeniu sprawiedliwości też jest obecne w naszej wierze, bo modlimy się do Boga, aby się działa nasza sprawiedliwość. Jeśli ktoś złamie jakieś moje prawo, jeśli ktoś uczyni mi jakąś krzywdę, wtedy modlę się do Boga, żeby mnie obronił, żeby czynił moją sprawiedliwość. Nieraz nawet z taką jakąś chęcią, żeby został ukarany ten winowajca, który mi zawinił. Tymczasem dzisiaj w czytaniach biblijnych, które słyszymy, pojawiają się takie słowa: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało, abym pełnił wolę Twoją, Boże. Słowa odnoszą się do Chrystusa, który składa ofiarę Bogu nie taką, jaką zwykli składać poganie, które polegało na przekupywaniu bóstwa tak, aby to bóstwo zrealizowało jakieś moje dążenia, ale składa ofiarę swojej woli, to znaczy tworzy w swoim sercu takie miejsce, gdzie Bóg może dokonywać swojego dzieła, gdzie może wypełniać swoją sprawiedliwość. To jest właśnie droga do sprawiedliwości, ponieważ nie ma w nas takiej spontanicznej zdolności do bycia sprawiedliwymi, ale jest to zaproszenie i ta możliwość, aby ze swojego serca, ze swojego ciała uczynić ten dar, w którym Bóg będzie mógł wykonywać swoją sprawiedliwość. I wtedy z pewnością w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach mniejszych i większych będzie o wiele mniej łez, o wiele mniej skrzywdzenia, a więcej dobra i więcej pokoju.